Jak zapakować duży, pudełkowy prezent, na który nie wystarcza długość papieru? Na początek musimy się zaopatrzyć w papier. Najlepiej dwie rolki takiego samego papieru do pakowania. Ale jak dla mnie ostatecznie mogą być również dwie różne, jeśli do siebie pasują i dobrze się komponują. Zaczynamy pakowanie identycznie jak w klasycznym pakowaniu prezentu. Ważne, aby papieru starczyło nam na owinięcie całości z zapasem kilku centymetrów. Jedną stronę zakładamy na wierzch tak, aby trochę jej wystawało. Dociskamy krawędzie i jeśli to możliwe, przyklejamy do pudełka. Drugą stronę papieru zakładamy na całą górę, dociskamy i wyrównujemy wszędzie krawędzie. Zapas papieru zakładamy i przyklejamy. Teraz pora złożyć boki. Zaginamy papier tak, aby utworzyły nam się trójkąty i przyklejamy do pudełka. To samo robimy z drugą stroną. Pora zrobić coś z tymi bokami. Bierzemy kolejny papier. Potrzebujemy, aby wysokość papieru była wyższa niż wysokość pudełka, a papieru było sporo w zapasie po bokach. Zakrywamy cały bok poziomo, dociskamy krawędzie, a zapas u góry i dołu podwijamy i przyklejamy do pudełka. Teraz zaginamy boki do trójkątów. Jeśli wychodzą za długie, to wystarczy je podwinąć i przykleić. Analogicznie postępujemy z drugim bokiem. I tym oto sposobem uporaliśmy się z zapakowaniem dużego prezentu w papier. Ja tymczasem dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Pa!